Witam wszystkich dnia kolejnego. Pojawił się Marcin od razu. Także ja się. Dzień dobry. Dobry. Nigdy nie używałem tak naprawdę, więc po prostu poszło. Dobra, jadę kupować nowy kalendarz dla dziewczyn do nas. Będą musiały nowe obowiązki wprowadzamy. Dobra, Marcin sobie coś tam nagrywa, gdzieś jedzie. My mamy wieczorem live, ale to już było, że tak powiem, wczoraj, bo dzisiaj nagrywam materiał na jutro. I jadę do Polonii, bo no bo tak, nie? Tam posiedzę, tak. O, zmiana fokusu na background, na tło. Coś zapomniałem tego garka do Polonii zawieźć. Marcin to kupił, nie wiem czemu ja się zobowiązałem, że to zawiozę. Teraz będę musiał wozić. Marcinowi mogłem zobowiązać, żeby dostarczył go do restauracji. No nic. Trzeba będzie zaraz jechać. Dobra, ja coś tam zabieram i jadę. I nie wiem, czy nagrałem, że już tu przyjechałem do Polonii. Chyba nagrałem. Woda dla Lejli z lodem. Lejla. Są upały rekordowe. Tu masz wodę. No i ja zasiadam do pracy organicznej tutaj, online, a przyjadą tam, będą wieszać telewizor, jutro elektryk przyjdzie, to porobi gniazdka, podłączy też kolejne oświetlenie zewnętrzne, te niebieskich lampek, kolejne 100 metrów z Chin przyszło, tak więc to powiesimy i trzeba będzie wyprowadzić gniazdka na kuchni, teraz już mniej więcej wiemy, gdzie więcej po prostu gniazdek potrzeba i tyle. Na przykład takie rzeczy, że chcemy tutaj zrobić przełącznik, żeby tego nie włączać i nie wyłączać tak często, bo się zaraz, wiecie, gniazdko rozwali. Te gniazdka nie są jakieś tam super jakości. Zresztą na przełącznik będzie łatwiej. Chłodziareczka do piwa. Pan siada do roboty, a ty sobie tam pobiegaj. O, LG przyjechało. Najpierw znalazł się w ekipie instalacyjnej. Wczoraj nie da rady. To. Nie wiem, może tego drugiego nie było. A to chłodnią przywieźli. Chłodnią. O, teraz hefte. She's like dogs. Leila? Nie, Stefan. Lucky. O. Gratis chyba wyjedzie. Wyjedzie gratis najpierw. I krepalutka Panasonica. Ale też najpierw. Trzeba będzie się znaleźć partner. To jest taki jak ja mam. O, Marcin Boga. Bogacz. Ale co ciekawe, ja nie dostałem mikrofalówki. No, bo na firmę trzeba kupować. Odliczymy sobie VAT jeszcze. Jeden z widzów napisał mi w komentarzu, że powinniśmy telewizor montować na ruchomym ramieniu, żeby można było względem widza przestawiać, więc my troszeczkę to zmodyfikujemy i zrobimy to na okiennicy i okiennicę będzie można otwierać i na przykład jak tu jest stolik, to jak się okiennicę otworzy, to on się przesunie do klienta lub jakąś inną wykona figurę, ale w każdym razie się ruszy. Wiertarka, młotek. Nie wiem. No i wisi. Zrywam folik. Logo nazywa. Folik. Jakieś folik. Zabezpieczenia. How are you?
tu kontroluję. No i działa w Polonii wszystko, tak jak trzeba, nie? No, mamy to. Dobrze, tak po mojemu teraz przyszli klienci, bodajże niemieckojęzyczni, tak podajemy. 150 gram kiełby, chleb na zakwasie. Jest oficjalne zamówienie na Bret Lard. Podaliśmy jeszcze przed chwilą kiełbasę, jak widzieliście, i barszcz, ale chleb ze smalcem idzie ze standardowego, żeby wszystkie mniej więcej kromki były podobne, to odetniemy, a reszta idzie. No a reszta będziemy kroić jak trzeba. Tego chleba jeszcze nie kroiliśmy, ale zaraz już Wam pokazuję. Dobrze, i tak podajemy. Oczywiście u góry, jak ktoś chce, to pieprz czy więcej soli, to sobie sam dołoży. No i ja się tu bawię teraz. I już mamy podłączone wszystkie kanały świata. No takiego providera. To kosztowało, przed chwilą zapłaciłem $220 amerykańskich. Panie jedzą tam sobie po kmersku. Lejla, pan ci zaraz zrobi wołowinkę, ci pan pokroi, bo pan przywiózł. Mamy wołowinkę, lepsze Lejla niż tam. Chodź, masz. No masz. Tak powstaje pizza hawajska na sos ananas, teraz ser i później szynka. I to wrzucamy do piekła. Pizza hawajska. Pizza King of Poland, czyli polska kiełbasa, cebula i pomidor, rzeczy, które kojarzą się z Polską. Do piekła. W międzyczasie podaliśmy jedne pierogi. Jedne ja dla siebie od razu poprosiłem, żeby zrobiły. Pizza King of Poland gotowa. Jedną lewą ręką to niewygodnie, ale damy radę. Kroić oregano. Szukam listków mięty albo bazylii, żeby przyozdabiać, ale nie ma. No, dziewczyny niosą tam piątka czy czwórka kmerów, jest coś takiego. Pizza, pierogi. Jedną teraz pizzę na wynos, wcześniej barszcz. Kiełbasa, chleb ze smalcem. Jeszcze dzisiaj live'a mam z Marcinem. Tu kolejni towarzystwo mieszane. Polsko-holenderska para. No i Polak zobaczył przejeżdżając i mówi, koniecznie się zatrzymał, jutro przyjdzie na pierogi, teraz wypili po parę piwek. I chłop się pewnie jutro nagra, bo też ma bloga. Vloga, przepraszam, ma vloga. No tak się nie pytałem, bo to na pierwszy raz czy nagrywać, tak się nawet nie pytamy. Chyba, że się kogoś zna. Ale pewnie jak ma vloga, to się jutro nagramy wspólnie. No bo ma. Wróci na te pierogi, które powiedział, że wróci. Tak, wróci. Właśnie. Wróć. Zawsze wracają. Tak. Ale urodzony już w Holandii, nie? A biegle... W Holandii w ogóle nie mieszkał nigdy w Polsce. Nigdy nie mieszkał? Dobrze po polsku. Normalnie, perfekt po polsku. W życiu rękę byś sobie dał obciąć, że on swój. Nokciem sobie dał obciąć. Włosy byś sobie dał obciąć. Nie. Ty wiesz, że ty już dziś nie masz włosów? Mi się wydaje. Bo ten odcinek pójdzie jutro. Nie. Jedziemy. Co, Lejla? Chcesz pojechać? Pojedziesz? No, pojedziesz do Stefana. Marcin jedzie z nami, bo jedziemy na live. Słuchajcie, my prowadzimy live'a, już psuło się tego, niszczyło. Koszulki teraz nie zakładaj, bo skoczysz, nie? Mhm. I ten, Marcin się ogolił, to znaczy Marcin się, ja ogoliłem Marcina na łyso. O, tyle.